Kozackiej, później aktualności radiowej Jedynki i magazyn w samo południe. Proszę Państwa, Poznań, miasto, rzekomo Doznań. Dzisiaj piątek, odbieranie akredytacji, aklimatyzacja, jakiś stream, jakieś jedzenie. Najważniejsze rzeczy, które trzeba tu nagrać. Powiecie Pyrkon. Piwo. Dobra, ale tak. Trunki lokalne i stan rynku poznańskiego, jak on teraz wygląda po remoncie. Chociaż nie jest całkowicie skończony, nie Wiktor? Nie, właściwie jest. Właściwie jest. Właściwie jest. Ocenimy to i oczywiście najlepszy kebab na świecie, czyli kura, warzyw, także zdrowie. No! Jestem człowiekiem z mediów, proszę Państwa, i atakuję Pyrkon razem z panem Piotrem, z panem człowiekiem ptakiem Wiktorem, ale dzisiaj nie będę nagrywał, bo jutro nagram. Dzisiaj będzie stream, a zresztą zobaczycie. Piątek rozwija się pod, jak się to mówi, proszę, pod hasłem gastronomicznym. Bęk! Nawet jest, mają własną piosenkę pyrkonową, ty. Tak, proszę Państwa, wygląda piątek i Pyrkon. Nadwarciańska, niesamowita przygoda. O, i to jest rozrywka dla poważnych ludzi. No, to gist. Usiadł spokojnie w domu wieczorem, odpalił laptopa, piwo otworzył. O, tu nad Wartą został zmontowany bardzo dziwny wehikuł, ale niestety doszło do wypadku. Udało się! Pojazd został odpalony na nowo. Wspaniała historia, pełna wzruszeń. No to więc. Dziś przy sobocie wypoczęci, wyspani, zwłaszcza kolega Piotr, lekko może zmięty. Za to kolega Dominik, dziarskim krokiem, a znać, że najmłodszy. Kierujemy się na targi poznańskie, na Pyrkona. Pokażemy wam krótko, co to tam, co. A tu proszę, Poznań. Gigantycznie, monumentalne. Ścieżki rowerowe, na chodniku, na ulicy. Proszę, raj rowerzysty. Można już tu zauważyć albo pierwsze cosplaye, albo po prostu ludzie w Poznaniu się tak ekstrawagancko noszą. No jak Państwo widzą, przy sobocie, po robocie, obrodziło, panie Piotrze, wyjątkowo bogato. Jak widzicie, jeszcze w miarę idzie łazić, jeszcze jest trochę placu, a to tylko wyłącznie dlatego, że jest sobota i jeszcze ludzie leżą po prostu na kacu w domu i dogorywają. A my, świeży, wypoczęci, eleganccy, wypachnieni brutalem, no. Tu się promuje przemoc. Jest i Wiedźmin Geralt, i to nawet taki nie serialowy, tylko taki growy. Ale tej czarodziejki obok niego to nie rozpoznaje. Husaria do boju. Kolega mówi, że to jest kapitan Chile, a nie Ameryka, wbrew pozorom. Pieniądze. Na ulicy się palają. Tu znowu szerzy się przemoc. Fajnie, bo można rozstrzygnąć konflikty rodzinnie, potuć się. Fajnie. Let go, let go. No. Czy widziałeś tego człowieka? Ty, twarz jakby znajoma. Tung Hansa. Tu, gdzie dzisiaj znajduje się ta wspaniała iglica, kiedyś dawno temu stała wspaniała wieża, uwaga, górnośląska. I tu wam wklejam, jak wyglądało to za Niemca i za starej Polski. No, wyglądało trochę ciekawiej. Tu wam teraz pokażę, jak to wygląda przy sobocie, po robocie. O, kule bele. No, proszę Państwa, nie wiem, jak to ogarnąć, wszystko na dole, obejść. Jest.
tu, moi drodzy, coś dla was. Wasze ulubione. Można nawet kupić uzbrojenie dla waszego małego pisarza. Mało tego, nawet dla konia. Hazard, gry liczbowe, kwitnie. I diabły. Tu jak zwykle fajne, możecie kupić mamie, siostrze, koleżance. Tu kwitnie sport typu karta, gra planszowa. No ale trzeba przyznać, że wiele z tych figurek jest wykonane z taką pieczołowitością, że o kule bele. Ja? Dobra. Słuchajcie, przygoda z dubbingiem, jak rozpocząć? To jest takie pytanie, które dostajemy często. Jest, tu jakby komuś było mało w domu komputera, to tu strefa gamingowa. Jakby komuś brakowało na kupce wstydu, to miałem gdzieś polecić o najgorsze Call of Duty na świecie, nie grajcie w nie. Ale biały, chociaż no, biały kruk, niefortunna nazwa. Patrzcie, jaki Big Super Mario. Padów do wyboru, kurde bele, do koloru. A tu nostalgia uderza potężnie. Karty Pokemonów, 2 złote sztuka. Ja gdzieś w domu jeszcze powinienem takie mieć. Już jeden dzień bez kompa, ręce już chodzą. Nie umia. Patrzcie, wy się podniecacie VR-ami. Takie były kiedyś sprzęty. Jakby komuś było mało retro. Smurfy na CBS ColecoVision. Bardziej retro być nie może. Jak się czujesz, wiedząc, że zaraz weźmiesz udział w tym wielkim wyzwaniu? Zapisano mnie do turnieju na bongosy w Donkey Konga, chociaż w życiu w ogóle nie grałem w tę grę. Czuję sukces. Nie wygrałem turnieju, 4 miejsce na 9, ale no... Dawidzie, co zainspirowało cię do stworzenia takiego stroju? Życie! A życie, jak wiemy, jest nowelą. A tak naprawdę, to chciałem się poczuć w końcu jak chłop. Tyle mi ludzie mówią, że jestem lać, że muszę sobie jajca wyhodować. To mówię, przebiorę się jak chłop i będzie spokój. A, jakby mnie ktoś pytał, albo ktoś was mówił, ty chyba jesteś gejem, to mówisz, no? I basta. No, proszę państwa, zobaczymy jak bomba pierdolnie. Ja już się pomału przymierzam. Mikołaj, zrób recenzję tej prawda. Bardzo fajnie. Szłoby tak leżeć w sumie. Jak w szpitalu? No. Dobra, bo mi się spodoba. Dobra. Kurwa, gnoje. Wypuśćcie mnie. Tu się odbywa przyzwanie grzyba, aby w sezonie grzybowym obrodziło grzybami. Obiecałem państwu recenzję poznańskiego rynku po remoncie, także właśnie zmierzamy. Tak wygląda kostka. Czytałem już niejedną aferę o nią. Że nie tak, że krzywo, że brzydko, że kolorowe, że nierówno, że bez sensu. No i ogólnie to ciężko powiedzieć, co się zmieniło, bo remont trwał tak długo, że już nikt nie pamięta, jak to wyglądało wcześniej. O, tu proszę, nie wiem, czy to czerwiec, miesiąc, prawda? A tu za to performance artystyczny. To nie jest tak, że
pijani murarze układali tą kostkę i wyszło im taki przypadkowy wzór. To rzekomo ma być przebieg dawnych murów miejskich, także nie jest tu nic przypadkowego. Ludzie bardzo radośni, że rynek wrócił, siedzą, jedzą, piją, czyli chyba dobrze wszystko zrobione. Fontanna, no nie wiem czemu akurat woda się nie leje, proszę, na ratuszu akurat biją. Nie można powiedzieć, że nie ma klimaciku. Oczywiście powiecie betonoza, kostkoza, a mnie się tam podoba. Jesteśmy w bardzo ładnym miejscu. Klimacik XIX-wieczny. Aż mnie to zmusiło do, prawda, konstatacji. Gist. Kupiliśmy sobie do spóły z Piotrem paczkę KitKatów. Spytacie, do spóły dlaczego? Bo kosztowała 40 zł bez mała. Otwieraj to. Jest więcej jak dwa? No jest. Biorę jednego. O kur... myślałem, że są trochę większe. Dobra. Proszę Państwa, dobra. Wygląda to w ten sposób, a jak smaczy? Wiesz, takie... nie takie słodkie. Nie no, czuć trochę macze. Dziwne. Przechodził hop i dostaliśmy chyba ze 6 paczek Doritosów za darmo. To tak się trzeba umieć ustawić. Moi drodzy, tak jak wam obiecałem, test najlepszego kebaba na świecie, czyli kura warzyw. Lokal, który znajduje się za mną w Poznaniu, to chyba najsmaczniejszy kebab, jakiego miałem okazję jeść. Minus jest taki, że trzeba czekać na zamówienie 40 minut, bo jest bardzo dużo ludzi. Mam nadzieję, to nie wybuchnie. Przystawki są podawane cały czas na bieżąco. Mi się bardzo podoba aperitif. Są dobrane według wieku, wzrostu, prawda, rozmiaru i też upodobania podniebienia, czyli wiadomo, gorzkie, prawda, tutaj miód, wszystko jest. A co pani powie? Jest bardzo dobrze, od razu poznali moje potrzeby, jest Pepsi, jest gitara. Creme de la creme tego wyjazdu. Proszę Państwa, po to jechaliśmy tu 400 km. Josif w Bytomiu był dobry, ale nie jest to ten poziom. Warto przypomnieć, że jest to kebab, który jest tylko w Poznaniu i w Warszawie. Liczymy na taki w Katowicach, może w Bytomiu, może w Radziąkowie. Baranina, lawasz i są dwa, normalny i duży. To jest normalny, który jak na normalny jest całkiem duży. I czym się ten kebab odznacza? Niewiarygodną świeżością warzyw. Spożywam. Bardzo dobry. No i teges. I na koniec imprezy udało się jeszcze zaliczyć aferę ze strażą pożarną. Co się wydarzyło? Nie wiem, mam nadzieję, że nic poważnego. Proszę Państwa, Pyrkon bardzo mi się podobał. 2024, kolejna już moja, 10, 11, 12, nie wiem, która edycja tej imprezy. Wypiliśmy trochę dobrych regionalnych napoi, pojedliśmy dobrego regionalnego jedzenia typu kebab. Rynek oficjalnie odebrany, może być. No i a jak reszta wyglądała, to tyle. I pozdrawiam wszystkich, których spotkałem. Myśmy zbili pionę. Dziękuję wam za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, suba, zajebcie dzwona, coś tam tego nara.